To ja, Ami. Mijają kolejne dni, a mi jest ciężko spać, myśleć, uczyć się, a nie skupić na czymkolwiek innym niż czekanie. Jak pamiętacie z ostatniego filmu, Kubuś dostał żółtaczki i musiał zostać kilka dodatkowych dni w szpitalu. Biedactwo. Leży sobie tutaj na brzuszku teraz musi. Pod takimi lampami wielkimi. I czeka, kiedy będzie mogło wrócić do domciu. Biedaczek mały. I tak już drugą dobę. I w dzień, i w nocy. Od świtu do nocy czekałam na tego jedynego upragnionego SMS-a od mamusi, że Kubuś wreszcie wraca do domu. A jedynym pocieszeniem jest to, że nie muszę ścielić łóżka. Tylko to. Oho. Dzielny maluch, dwa dni na świetlań, leżał strasznie grzecznie pod tą lampą. I teraz za 3 godziny się dowiemy, czy będzie okej, tak? A co Amelce powiemy? Siema siostra, tak? Staraliśmy się robić wszystko, by czas leciał szybciej. Piotrek nawet chciał ubrać choinkę, choć uważam, że to głupie. Nareszcie! Mama zadzwoniła, wiedziałam, że to już czas. Słuchajcie, jest już wypis. Przyjeżdżajcie po mnie, bo już się nie mogę doczekać. Zaraz będziemy, skarbie. Dobra, to czekam na was. Dajcie znać, jak będziecie na dole. Ten telefon zapoczątkował nowy etap w naszym życiu, zwane zamieszanie w rodzinie. Ale powoli, wróćmy do naszej opowieści. Kocie, jedziemy po Kubusia. Ja z Piotrkiem najszybciej, jak umieliśmy, zebraliśmy się do szpitala. Pakujemy już ostatnie rzeczy do torby dla Kubusia na dzisiejszy wyjazd. Tutaj fotelik mam już przygotowany, pięknie, ładnie. Wezmę jeszcze Kubusia Winisa na drogę. Ubieraj. Szybko, nie mogę się doczekać, Piotrek, nakładaj buty! Szybciej! To też szybciej, bo ty jesteś, nie masz butów! No dobra, spieszę się, pa! Taka radość wielka z tego, że Kubuś dzisiaj wychodzi, słuchajcie, wychodzi. Tak, około 14. Tu już fotelik na niego czeka, tutaj mamy torbę z rzeczami, by go ubrać. I nie mogę się doczekać, po prostu jestem tak w emocjach! Cała się trzęsę! 2 dni pod lampami i jest super. Już Kubuś nie ma żółtaczki. Szykuje się, zbiera siły, bo zaraz pozna swojego tatę i Amelkę. A ja jestem najbardziej ciekawa, jak Kubusia przyjmie nasz budyń. Będą się dzielić zabawkami? Co myślisz? No właśnie. Zobaczymy. Czekam teraz na tatę i Amelkę. Już podobno parkują pod szpitalem. Jak wam się podoba? O, popatrzcie, jak ładny kawaler. Kawaler śliczny, najedzony, byle teraz nie płakał. Już zanosimy rzeczy dla Kubusia i za chwilę odbieramy go, zapakowanego w to. Wkładamy do samochodu, odpakowujemy w domu i wszyscy cieszymy się tym, co mamy. Niczym prezent. I tu czekamy na Andziusie. Widzisz? Jak wchodzisz teraz pięknie, Boże, on się zmieścił. Zmieścisz się? A będzie trzeba jechać powiększe. Kubuś musiał być dobrze ubrany, bo niemowlaki nie potrafią regulować ciepła i w łatwy sposób mogą się przeziębić. Uj, jaki fajny, śmieszny bobo. O, i pierwsza jazda będzie. Cześć. Chyba nie wie, o co chodzi do końca. Jaki śmieszny. Wreszcie po 9 miesiącach czekania zobaczyłam mojego ukochanego małego braciszka. Jaki ładny. Chodźmy do domu. Jak się czujesz, Aniu? No lepiej już. Cieszysz się, że jedziesz do domu? Widzę, że ci już brzuszek spadł. No ja tu trochę zostało, ale... Chodźmy do samochodu, bo nie mogę się doczekać. Mamusia wracała wreszcie do domu, a my byliśmy najszczęśliwszą rodziną na świecie. Nie wiecie nawet, jak ja się cieszę, że jestem już w domku. Szpital? Nie. Chodź, zobaczcie, jak zrobiliśmy pięknie dom. Niespodzianka z przyrządzeniem domu ewidentnie spodobała się mamie. Pięknie! Podoba ci się niespodzianka? Cudownie! Wow, pięknie, naprawdę, jak kolorowo! Witaj w domu, kochanie, daj buziot. A ja też cię przytuleczka!
Niestety była niedziela, więc nie udało się nam kupić pysznego torcika, ale to pewnie jeszcze nadrobimy. Jak on chyba śpi, nawet się no nie obudził. No chyba nie docenił niespodzianki. Olewka na nasz wystrój. Byłam zachwycona. Posiadanie rodzeństwa to najwspanialsze uczucie na ziemi. Piotrek i mama też wyglądali na mega szczęśliwych. I proszę kocyk jeszcze, bo zamarznie, zaraz czkawka będzie. No już jest czkawka. Jaki ładny. Proszę bardzo. Cześć, synu. Jaki on jest mały. Ja myślałam, że to jest taki większy. On jest taki mały. No malutki. Mini, mini. I tak właśnie mijały pierwsze godziny Kubusia w domu. Mamy dla Amelki prezent. Tak. No, ale cicho, sza. Bo ja pierwsze karmienie mam teraz, a Amelka dostaje prezent od Kubusia, bo Kubuś ją tak jakby chce się wkupić do naszej rodzinki, wiecie? Zaraz wam to pokażemy. Amelka! Szybko, szybko. Mam coś dla ciebie. Co to jest? Ale to nie, to tak naprawdę od Kubusia. Co to jest? No zobacz. No Kubuś nam zlecił. Zobaczmy najpierw karteczkę. Ojeju! Przeczytaj. Dla mojej cudownej siostry Kubuś. I co kupił Kubuś? Śmurek! Jaki ci liczny! Wkupił się do rodziny? Tak, wkupił się. Siostra go lubi? On nawet nie musiał mnie skupywać, on po prostu swoją słodkością nadrabia. Cześć Kubuś, dziękuję ci za wisiorek. Mój ty kochany bracisku. Ja nie mogę, jaki on jest słodki. Kominę zrobił. No weź, bo wycałujesz wszystko. Trudno. A jeszcze ja tu stoję w kolejce. Zabiera twój limit. No jeszcze ja tu stoję w kolejce do całośnikowania mojego pączuszka. Bo się nie da tak nie całować. To jeszcze dwa już koniec. No. Oj, przekroczyłaś limit. Zobacz, jakie wkurzone. Już, bo wszystko. Trudno. Moja żabka dzisiaj grzecznie śpi. Nie chce się obudzić już, a musi, bo idziemy na dół. Jeszcze dzisiaj kąpiel czeka i wiele, wiele fascynujących rzeczy, więc powolutku trzeba ją wybudzać. No jak tam? Myśko. Myśko. Myszko, wstajesz już? Pokaż, jak tu ładnie stajesz. O, tam pod kocykiem sobie leży śliczną, tak? Pierwszy raz trzymam mojego syneczka na rączkach. Jak? No i zobaczy kogoś łabinę taką, żeby zadowolony. Jesteś taki słodki. To fantastyczne. Jest taki mały, bezbronny. Nic nie mówi, tylko śpi. A wniósł tak wiele miłości i szczęścia. Na dziś to już wszystko, kochani. Cieszę się, że mogłam wam opowiedzieć, jak mój braciszek wyszedł ze szpitala. Za tydzień opowiem wam więcej o naszej rutynie z Kubusiem. A jeżeli jesteście ciekawi, co będzie dalej, zostawcie subka i łapkę w górę